wystawa, żywa instalacja, układy odniesienia, choreografia w muzeum. To była dla mnie niesamowita przygoda związana z wystawieniem siebie na rodzaj otwartej rezydencji, gdzie wszystko jest wywleczone na lewą stronę. Co mi to dało? Przede wszystkim sprawdzić moje pomysły i mój materiał duchowy, który zaczęłam rozwijać w zeszłym tygodniu. Dzięki temu, że muzeum odwiedzają goście, mogłam sprawdzić, konfrontując się z nimi, co działa, co nie działa, co się podoba i jakie budzi skojarzenia. Pracuję teraz nad spektaklem, który dotyczy zagadnienia intymności, więc taka konfrontacja była dla mnie bardzo cenna, ale wydaje mi się, że też kontekst tej wystawy jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o znaczenie edukacyjne. My w rozmowach z odwiedzającymi informujemy, czym jest choreografia, jakie są nasze metody pracy, nasze strategie, nasze partytury. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim taki aspekt tutaj odegrał kluczową rolę.